Cześć, witam w kolejnym odcinku Ametyst na moim kanale. Słuchajcie, ja jeszcze jestem chora, w sensie już mi głos wrócił, ale może będziecie słyszeć na niektórych wyższych rejestrach, jeszcze mi znika. Więc dzisiaj nie będę jakoś mocno krzyczeć, będę raczej tak normalnie mówić i być może ten odcinek będzie mniej emocjonalny, bądź emocjonujący. W każdym razie chciałam wam powiedzieć co i jak, pokazać co i jak, ponieważ są duże zmiany w Ametyst i w trakcie choroby sobie siedziałam po prostu i pogrywałam w moje zapisy, więc będziemy mieć sporo zmian, no i chciałam już sobie coś ponagrywać, żeby wrzucać wam na kanał, żeby na kanale też pusto nie było, także jestem. Słuchajcie, Ametyst. Jeżeli chodzi o Ametyst i Kiana, to ja stwierdziłam, że wypadałoby, żeby oni troszkę się postarzyli wyglądowo, ale żeby dalej żeby nie wyglądali jakoś bardzo staro, ale jednak, żeby troszkę ich postarzyć, ponieważ oni mieli bardzo takie ubrania, wiecie, ładne, bardzo lubiłam tę stylizację, ale teraz niedługo Diego będzie się podrastał, a ja nie chcę, żeby oni wyglądali jak koledzy Diego. Więc troszkę postanowiłam to stonować, nie wiem, zobaczycie zresztą, jak to wygląda. No mam nadzieję, że im trochę lat dodało, ale też nie zrobiło z nich jakichś totalnych tutaj seniorów. I tak oto, moi drodzy, prezentuje się Ametyst z ciami i włosy, bo bardzo mi się spodobała ta fryzura, uważam, że jest prześliczna w ogóle ta fryzura. Jak nie lubię krótkich włosów, tak w tej się zakochałam i bardzo, bardzo mi do niej pasuje. Zmieniłam jej też zestaw, ma krótszą spódniczkę, o widzicie, wciąż jest, już niedługo będzie poród tutaj, bo grałam prywatnie, więc trochę tego poszło, jeżeli chodzi o te ciąże. Więc to jest jej z pierwszych strojów, to jest jej, słuchajcie, drugi strój i tutaj prezentuje się już tak w ogóle. Ametyst to jest chyba jesień, nie? Jeśli chodzi o typy urody. Bardzo, bardzo podoba mi się ta ciemna szminka na jej ustach. Uważam, że cudnie to wygląda i ten bordowy kolor na niej. Strój numer 3 prezentuje się tak, a strój numer 4 tak. Czyli już takie normalne dżinsy, jakieś tam obcasy. Ten chłodny też jakoś do niej mi bardzo pasuje. I tutaj macie zestaw numer 5. Także myślę, że dalej wygląda ametystowo, ale jest troszeczkę złagodzona, jeśli chodzi o styl. A przynajmniej taką miałam nadzieję, że tak wyjdzie. Tutaj macie jej strój zimowy numer 1 i strój zimowy numer 2. Także tak wygląda ametyst. Zmieniłam też Kiana i tutaj mamy dosyć dużą zmianę, jeśli o niego chodzi. Już wam o niej opowiem. Mianowicie zaczęłam od fryzury, bo tamta fryzura też bardzo mi się tak młodzieżowo kojarzyła, więc zrobiłam mu taką i w tej też mi się bardzo podoba, więc zostanie w niej. Stonowałam mu trochę ubrania, tutaj widzicie, strój numer 1, strój numer 2 jest taki, a strój numer 3 jest taki, czyli dalej nie chciałam, żeby on wyglądał jakoś tak emerycko, ale też nie chciałam, żeby wyglądał jak kolega Diego, jak Diego podrośnie. No i tutaj doszła też kolejna zmiana, ponieważ bardzo mnie denerwowały jego tatuaże, bo były bardzo kiepskiej jakości. Nie wyglądały mi dobrze, więc postanowiłam tutaj zrobić nowe. Nie wiem jeszcze, czy jestem przekonana do tych tatuaży. O Jezu, ale ma zarośnięte plecy. Ej, wezmę mu to, usunę, żeby mu tutaj owłosienie nie rosło. Bardzo proszę, tak. Torsu to ty w ogóle nie miej, bo ty masz zielone włosy. Pleców też nie miej. Zdecydowanie. Owłosienie nóg też nie chcę, żebyś miał, bo masz zielone tutaj włosy. Chociaż tutaj masz taki blond ustawiony, blizny, dobra. No i zmieniłam mu tatuaże, bo tamte były bardzo kiepskiej jakości. Nie podobały mi się wizualnie i jak robiłam go, to nie zwróciłam na to uwagi, ale jak już miałam go w domu i nim grałam, to bardzo mi to, wiecie, bardzo mnie to drażniło. Nie sprawiało mi to jakiejś większej przyjemności patrzenie na te tatuaże rozmyte na jego ciele, więc dałam mu takie, o Boże, nie wiem, czy mój głos wytrzyma to nagrywanie. Zobaczymy. Także tak. I tutaj z pozostałych strojów chyba mu niespecjalnie zmieniam. O, zimowy mu tylko ustawiłam, żeby on też w miarę tak wyglądał dobrze na nim. Też, no, w tym stylu. Jeśli chodzi o włosy, to tutaj miałam problem, ponieważ on mi się bardzo podobał w tych oryginalnych, które miał, ale one też wyglądały mi bardzo tak nastoletnio. No i jeżeli mamy przechodzić jakąś tam zmianę wiekową, no to stwierdziłam, że włosy też wypadałoby mu zmienić. Ja go lubię, bo on jest taki ładny i nieładny jednocześnie, także tak. No i tutaj mamy ametyst w ciąży. Ametyst spodziewa się, słuchajcie, córeczki. Więc to już mogę wam powiedzieć, bo bardzo chciałam, żeby była córeczka i akurat wyszła, więc nic tutaj nie zmieniałam. I wracamy tutaj do nich i im ustawimy, żeby oni byli w relacji ze sobą.
Bardzo proszę, narzeczony partner. Musisz być partnerem. Olimpię też będę przerabiać. Będę też przerabiać Grzesia, będę też przerabiać Oliwkę, ale to już nie zdążyłam, bo sobie, jak mówię, grałam prywatnie i skupiałam się na Ametyst tutaj i Kijanie przede wszystkim. Ale będę potrzebowała jeszcze jednego Sima, ponieważ chciałabym, żeby nasza Oliwka też kogoś miała, więc to ta jeszcze na dniach. Sprawdzę tak Amci i sobie tutaj wybierzemy jeszcze Sima dla niej. W ogóle jak zaczynałam nagrywać, nagram sobie dwie relacje na Instagram i tak myślę, o super, dobrze mi się mówi, będę super nagrywać, a teraz mam, słuchajcie, 6 minut nagrania i już czuję, że mój głos stwierdza, że jednak nie będzie mi się tak super gadało, także przepraszam was. Nie bójcie się, nic mnie nie boli, nic mi nie jest, nie przewracam się. Wprawdzie jeszcze troszkę tam mnie trzyma choroba, ale głos mnie nie boli mnie to, że nagrywam, ani nie męczy mnie to, że nagrywam, więc to nie jest żadne poświęcenie, więc nie musicie mi tutaj współczuć. Ja wręcz przeciwnie, z przyjemnością tutaj siedzę, bardzo chciałam, już nie mogłam się doczekać, bo ja bardzo lubię nagrywać tę serię i ogólnie seria na kanale, więc ten, bo dodaję, bo wiem, że będzie wam pewnie przykro tego słuchać, że tak inaczej troszkę to brzmi, chociaż może nie będzie tak źle w montażu, ale no, jak coś, to się nie bójcie, naprawdę, nic się nie poświęcam, nie jestem jakimś tutaj herosem i w ogóle, i nie trzeba mi współczuć, że nagrywam. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. No i sam dom. W samym domku też są zmiany. Nie są już jakieś takie super duże, ale są. Mianowicie tutaj będziemy mieć drzwi i tutaj mamy taki balkon, gdzie mamy jacuzzi. Jak wiecie, jeszcze mam plany zrobić tutaj taki basen. I to trochę tutaj wszystko ogrodzić, więc tutaj też się to będzie znajdować, ale to później. Mamy zrobiony też pokój dla dziecka i trochę tutaj pięterko, ponieważ, o jak sobie dziecko pięterko, no chciałam, żeby była ta druga łazienka, jest ona jednak nam tutaj bardzo potrzebna, więc, o nie, coś ci się wbija w pokoju, to dziadostwo ci się wbija, no dobra, trzeba będzie może niższe zrobić, żeby ci się nie wbijało. Więc chwila, moment, ja sobie tutaj to zrobię. Move objecta sobie wpiszemy i jednak nie będzie tego, tylko ja sobie jakoś inaczej to ogrodzę. Dobra, bo ja nie chcę, żeby się to młodemu wbijało w pokój tutaj, wiecie, nie? Także pokój młodego jest dokończony. Tutaj dodałam komodę taką i ubrania, które są powieszone i dodałam tutaj lustro. Mamy łazienkę, taki troszkę mniejszy pierdolnik, ale myślę, że też ma swój urok. No i tutaj jest pokój naszej Dzidzi, czekamy na nią, czekamy na dziecko Kijana i Amci. A jeśli chodzi o nich samych, no to oni mają tutaj 12 dni do zmiany grupy wiekowej. Sam Diego ma dni do zmiany grupy wiekowej 5, więc myślę, że już rozumiecie, dlaczego miałam taką potrzebę postarzenia ich. Trochę Kijanem tutaj pracowałam, ale przyznam się wam szczerze, że praca tutaj, o ile ja bardzo lubiłam tego lekarza w Simsach, o tyle jakoś średnio mi to idzie, jeżeli chodzi o grę. Dawno już nie grałam jako lekarz i tak Kijan niespecjalnie super daje sobie radę w tej swojej pracy, ponieważ ja połowę interakcji nie pamiętam, jak się robiło. Ale to jest jeden z pierwszych takich rzeczy, które robiłam w Simsach. I co jeszcze mnie rozwala, to to, że to wyzwanie na PC-cie mi działa, a na laptopie właśnie mi nie działało. A ja bardzo chcę je wykonać, więc pójdziemy sobie teraz zapytać trzech Simów o Ambrozję. A nie, bo tobie się chce siusiać. To nie. To chodź, kochana. Idziesz tutaj do łazienki, skorzystaj sobie i zaraz sobie wypełnię dalej to wyzwanie Mrocznego Kosiarza. Akurat Amcia będzie dla mnie idealna do tego, żeby to wyzwanie zrobić, bo to jest taka luźna rozgrywka. Diego, jak się czujesz? Diego, jesteś padnięty o 17. Strasznie ci Simowie są wymęczenia. W sumie, wiem, no bo jak gram sobie, Kijanem w szpitalu, no to oni niby byli pozostawieni sami sobie i dlatego wyglądają, jak wyglądają. Weź sobie ametyst resztki, moja droga. I pójdziemy zaraz pytać ludzi, co sądzą. Śpisz? Śpisz. Kijan? Kijan, mój drogi, to naprawisz. Olimpia, chcę przyjść do ciebie na chwilę. A możesz. Ciągle cię odrzucam, więc chodź, przyjdź teraz do nas. Jeszcze nie przerobiona. O Jezus. Narzekaj na problemy. Zapytaj o Ambrozję. A w sumie możesz zapytać o Ambrozję. Biedna. Wopisuj się odciskami, nie, bo ty nie masz żadnych odcisków, ale możesz z głębokiego zamyślenia, dziel się genialnymi pomysłami, no po prostu możecie sobie porozmawiać. Nie lubi majsterkowania? Możesz nie lubić. A czemu masz lubić? Możesz nie lubić. Amcia, słuchajcie, ma trzeci trymestr. Za ile Amcia? Za 5 godzin. Aha.
tutaj biegasz do zmywary, a przecież tutaj masz zmywarę. Cudnie, mądrze, mądrze. Chodź, zmień sobie strój teraz, Amcia. Mamy ciepłą pogodę, więc możesz sobie to ubrać, tylko ten deszcz jest taki średni. My już tutaj w śmietniku nie grzebiemy, bo już nie potrzebujemy, mamy telefon i wszystko. O, możesz Sabrinę zapytać o ambrozję. Zasiej lilię i zasiej lwią paszczę. No to lecimy sobie do zakupów i tutaj musimy sobie... Czy to jest kup prezenty? Ogrodnictwo? Tulipan do hodowli kwiatów. Tak mi się wydaje, że trzeba było tutaj kupić, więc może będziemy mieć lilię. O nie, śmierdzisz? Dlaczego? Przez to, że się wywróciłaś? Chodź, Amcie, zapytamy mam cię o ambrozję. Możesz jej pokazać brzuszek tutaj, że zostanie ponownie babcią. Tylko tym razem masz planowanego dzieciaczka. Och nie, burza jest. Ambrozja to wykwintna potrawa. A to akurat, że ambrozja to wykwintna potrawa, to ja wiem i bez tego, bo już kiedyś ją próbowałam zrobić. W sumie wiecie, co jest najlepsze w tym wyzwaniu? Że Ametyst chce to zrobić, a Sabrina to robiła, żeby wskrzesić jej ojca. Tylko niekoniecznie mi się chciało z tym tak męczyć, bo nie mogłam... nie mogłam, słuchajcie... ale dobra, oglądaj film. Nie mogłam złowić anioła morskiego, więc nie byłam w stanie tej ambrozji zrobić, ale tak. Miałam takie plany. Kurczę, jest tak paskudnie, że wszyscy sobie uciekli. O, jest listonosz. Kurtuazyjne powitanie. Może z listonoszem się powitaj i zapytaj go o tę ambrozję, Amcia. Bo ja tak nie mogę zostawić tego niewypełnionego. Muszę mieć wypełnione to zadanie dla kosiarza. Zapytaj o ambrozję. Dobra, i tutaj mamy nasiona. Otwórz paczkę nasion. I mamy zasadzić lwią paszczę i lilię. Ale ja chyba mam nawet lwią paszczę i lilię. Przynajmniej mi się wydaje, że mam, ale dobra. Zasiej. I zasiej. Czy ona powinna jedną i drugą od razu zasiać? Wiesz co, jest 20 dopiero, ale idź się zdrzemnij, bo ty padniesz. Naprawdę muszę już iść. Chciałam go wysłać, żeby się zdrzemnął do łóżka dla jego dziecka, które jeszcze się narodziło. O, nie mogę. Ej, chodź, zasiej sobie tutaj raz. Tylko żeby cię piorun nie walnął, błagam cię. Zbadaj roślinę. Drugi poziom ogrodnictwa i wybierz roślinę, a następnie ją zbadaj. A jest konkretnie jaką mam badać? O nie, tutaj też coś mi się wbiło. Och, nie, 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 nie. A czemu to mi się tak wbiło? Halo. A nie ma podane chyba, jaką roślinę mam zbadać, więc... Pogłębiaj wiedzę? Nawóź, zbierz, super sprzedaż, sprzedaj wszystko. No nie wiem, jak to jest, zbadaj roślinę. Zdobycie potrzebnych składników wymaga dobrej ręki do roślin. Osiągnij drugi poziom ogrodnictwa, wybierz roślinę, następnie ją zbadaj. No to ja mam ponad drugi poziom ogrodnictwa, tylko nie widzę tutaj... zbadaj interakcji. Pogłębiaj wiedzę o ambrozji na telefonie, tablecie lub komputerze. Dobrze, to idziemy pogłębiać wiedzę o ambrozji. Faktycznie, tak jak mówiliście, dobrze mieć do tego Sima, który już ma rozwinięte umiejętności, bo jakby zaczynać kim basiciem bez umiejętności, to by mi to długo zaszło. Świetnie, udało ci się dowiedzieć tego i owego na temat ambrozji, ale to dopiero początek, potrzebuje więcej szczegółów. Nagroda, punkty wydarzeń, kontynuuj. Przyzwij mrocznego kosiarza. Korzystaj sobie, Amcia, i przyzwiemy teraz mrocznego kosiarza za pomocą mrocznofonu. W ogóle to też jest rozwalające. Rozmawiaj z obiektem uczuć. On cały czas będzie jej obiektem uczuć? Czy o co chodzi? A ty idź spać. To Amcia jest córką ducha. Kurde, to się fajnie złożyło, że ona jest córką ducha i tutaj, wiecie, dowiaduje się, nie? Że... czy dowiaduje się? Ona może się skontaktować z mrocznym kosiarzem. Spotkaj się lub wejdź w interakcję z mrocznym kosiarzem. A gdzie on jest? O, jest! Zabawne powitanie.
Chodź, córko ducha, rozmawiaj z mrocznym kosiarzem. Za pomocą mrocznofonu możesz przyzwać mnie w każdej chwili, ale nie rób tego zbyt często, podróż do tego wymiaru jest dość wyczerpująca. Jestem połączona z siecią, ale nie mogę odebrać zadań. W sensie nagród, które dostałam od kosiarza. Co za... Jak oni mogą mi to robić? No dobra, pomóż przy odrabianiu lekcji, ale jak oni mogą mi to robić? Ja jestem podłączona. Właśnie sprawdzałam jeszcze przed chwilą. I jestem. No to tyle, jeżeli chodzi o mojego mrocznofona i wyzwanie, ponieważ mimo, że jestem podłączona, nie odbiorę. Ach, kurde, no ale dobra. W takim razie lecimy sobie dalej rozgrywkowo, a ty sobie tutaj pogadaj ze swoim purchlaczkiem. Mega lubię, mówiłam wam to, nie? Że mega lubię tę rozgrywkę. Ona jest taka rodzinna. Aż mi się, że tych dram już nie chcę tutaj robić. Jakoś tak dobrze mi. Ale pomóż purchlaczkowi, niech sobie tam odrabia lekcje, żeby nie było takie samotne. Kian tu sobie śpi, ty sobie weź jedzenie. Dieguś, chodź tutaj, będziesz testować łazienkę, czy jest dobrze zrobiona. Będziesz sobie siuśkał i będziesz sobie brał kąpiel z bąbelkami. W ogóle mi go szkoda, on ma naprawdę ojca dupka. No bo Skol totalnie się nim nie interesuje, nawet nazwiska nie ma po ojcu, nic nie ma. Ojciec ma wylane. No a przecież Kian chociaż będzie się starać i na pewno będzie próbował robić wszystko, by się dowiedzieć trochę na temat przypadłości Diego, o którym jeszcze oni oczywiście nie wiedzą, to... No nie jest w stanie mu zastąpić ojca, który tym wilkołakiem od urodzenia jest i wie wszystko na temat wilkołactwa. Idź spać. Czemu ty wstałeś, Kian? Co ty tutaj masz? Co to za hałas, obawa przed ciemnością? Jezus, ty masz obawę przed ciemnością, stary? Błagam cię, nie żartuj. Śpi. Nawet mi nie żartuj. Czemu nie możesz? A, bo wy macie to takie głupie takie, że wy musicie sobie tutaj podejść do tego łóżka. Tego też nie rozumiem. Czy to jest kwestia tego, że to jest łóżko z modów? Że oni muszą tutaj, dokładnie tutaj podejść? Muszę ich wysłać? Tak jak z komputerem, że muszą usiąść na krześle i dopiero wtedy mogą korzystać z komputerem. Tak tutaj muszę kazać im podejść centralnie pod miejsce, z którego mają wejść do łóżka i dopiero wtedy oni są w stanie pójść spać właściwie. Czy nie w każdym przypadku, ale w większości... O, i to łóżko muszę trochę odsunąć, bo się wybija na zewnątrz. Może dlatego się boi. Kian, czarny kogut myśli o odejściu. Och nie, Kian słynie z wiedzy w zakresie archeologii, z tego powodu towarzystwo... O, kocham to. Kocham to, kiedy towarzystwo mu przesyła rzeczy do analizowania. Czy idziesz dzisiaj do pracy, Kian? Nie, dzisiaj jest wolny, więc ty sobie wstałeś już, to pójdziesz zająć się tutaj podstawowymi rzeczami, czyli rozrzucisz karmę w okolicy, zbierzesz jajka i, mój drogi, posprzątasz, bo on teraz jest, wiecie... sprzedaj wszystko. On teraz jest od ogarniania takich rzeczy. Co ty tutaj masz? Spytaj Simkę Ametyst, jak minął jej dzień. Uuu, słodziak. A ty jeszcze idź sobie spać. Ty możesz sobie jeszcze spać, młody. Ogarniasz się, czy nie? Taneczne uczucia w pobliżu, poczucie oczarowania kimś w pobliżu. Oj Boże, drogi. Czemu wy się tak wieszacie? Rodzinny całus. O Jezu, to jest twój purychlek. Zapytaj o termin porodu. A ty chyba, z tego co pamiętam, przez to, że jesteś lekarzem, to chyba powinieneś mieć tę interakcję, która umożliwia nam dowiedzieć się, co to za płeć. Pogawędka, zainteresowania... Pogawędka, poznaj, poproś zorganizowanie spotkania, pokazanie biżuterii. On jakoś to... Pamiętam, że lekarze, tylko nie pamiętam, czy w tej części The Sims, czy w poprzedniej to było. Bo to też może tak być. O, możesz schlebiać. Ale to nawet nieważne, bo i tak wiem, co się urodzi. Może ja wam zepsułam taki efekt zaskoczenia tym. Charyzma. Dobra, odblokowali się, tak czy siak, więc lecimy załatwiać te rzeczy, które mamy załatwiać.
Ja bardzo lubię to, że on dostał jednak tę umiejętność archeologii, bo on tyle dodatkowo na tym zarabia. Jak przychodzą właśnie te rzeczy, to on je analizuje i tak z 3000 dostaje za analizę jakieś pierdoły, więc... A w sumie to pasuje do niego ta umiejętność archeologiczna, bo on jest magiem, nie? I no, powiem wam, że jestem zadowolona, jestem bardzo zadowolona. Tutaj podejdź i będziesz rozrzucać karmę w okolicy, zbierzesz jajka, jeszcze raz rozrzuć morze i tutaj posprzątasz kurnik. Tu zrobimy sobie magia zaklęcia. A, bo ty możesz tutaj, no tak, możesz to powielić. Ale bardzo proszę, super sprzedaż. Nie masz 8 poziomu ogrodnictwa, a ty masz, kochanie? Masz. To chodź, ty zrobisz sobie tutaj super sprzedaż. W ogóle chciałabym jeszcze pojechać z nimi wszystkimi na wakacje. W sensie gdzieś. O, możesz skorzystać w sumie, bo Kian ci nie przeszkadza. Jaka ona jest kulka, tycio. Ale to słodziutkie. Ja nie mogę się doczekać ich dziecka. Dobra, on idzie tutaj ogarniać, a ty pójdziesz zrobić nam tutaj pyszne jedzonko, bo ty bardzo lubisz gotować. To nie tak, że ona jest babą i dlatego gotuje. O co chodzi? Czemu masz tylko jedną rzecz, którą możesz podać? Hello? Ej, przecież ty masz... rozwiniętą umiejętność wykwintnego gotowania. Czemu ci zniknęło? Halo, 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 halo. Wykwintne gotowanie masz na 7. Co tutaj się zbagowało, że mam tylko jedną potrawę? Przecież nie mam żadnej cechy parceli tutaj dziwnej. Chyba. Nie wiem. Czuję się zdziwiona. A, idziesz do szkoły. O co chodzi? Przecież ciasta, wszystko miałaś, a teraz nie możesz tego zrobić? Masz 8 poziom wykwintnego gotowania. Dobra, coś się ewidentnie zbagowało, bo to jest aż dziwne. To jest aż dużo... za bardzo dziwne, bym powiedziała. Oho. Weź pocztę. I rachunki mamy do opłacenia jeszcze. Okej, Kian, ty masz dzisiaj wolne, ale będziesz sobie tutaj analizować. Potwierdź autentyczność. A nie, bo ty głodny jesteś. A to jeszcze nie, nie potwierdzaj. To najpierw sobie zjedz. Weź porcję. I będziesz potwierdzać autentyczność, bo potrzebujemy opłacić rachunki za tę chatę. Więc tak. A ty w tym czasie, kochana, zmień sobie strój. A właściwie wiesz co, zmień sobie na ten. O, ten. Ten jest ładny, ten chodź. I włącz sobie tutaj... nie masz... żadnych towarów. No właśnie, bo mamy 24 godziny na spłatę rachunków. Więc trzeba zarobić pieniądze. Więc lecimy sobie z wrzuceniem tutaj tych rzeczy. Ja je chowam teraz do lodówki, bo jak je zostawiłam ostatnio, to wszystkie mi spleśniały. I niby było, że one mają tyle utrzymywać swoją świeżość w ogóle, a wyszło na to, że nie utrzymywały swojej świeżości, tylko wszystkie centralnie spleśniały, więc tak. No ale widzicie, mamy tutaj na przykład ciasto tiramisu. Teraz jakoś widzę, że no nie mogła go mieć. I tu sobie rozpoczniesz sprzedaż. Ludzie będą mogli przyjść i coś kupić, a ty się dosyć dobrze czujesz. A Kian w tym czasie będzie sobie potwierdzał autentyczność. A my tutaj sprzedamy wszystko, co mamy. Ale trochę jestem przerażona z tym wykwintnym gotowaniem, że ono mi się zbagowało. Chyba, że ja coś źle robię, ale nie sądzę. Przygotuj tort weselny, gotuj, gotuj, przyrządź wykwintny posiłek. O, to tutaj mam już resztę. Ale też nie wszystko, też część. Jakieś dziwne rzeczy. O co chodzi? A tutaj jedną.
co chodzi? Czy to wyzwanie jest zbugowane, czy moja gra jest zbugowana i coś tutaj jest dziwnego? Clemens Schron. A Clemens, ty to mi daj spokój. Nie samolotowe, rzuć samolotem, poczekaj na przerwę. Ktoś przyjdzie? O, standardowo, Skol. Potwierdzaj, będziemy mogli opłacić rachunki. Co znowu? Bitwa na jedzenie, to się nazywa urodzony przywódca, nie urodzinowy, Jezu, przepraszam was. Ale ja jeszcze mam tutaj dodatkowo, jak mówię... A zresztą, ślepa jestem. Dzień miłości rozpoczyna się jutro. Kupujesz? Kupuj, Skol, potrzebuję płacić rachunki. Da mi tutaj karierę wolny strzelec, żeby nie było, że ona jest bezrobotna. Bo ona jest robotna, tylko nie tak jak klasycznie simowie powinni być. Czyli wiecie, nie zatrudniona, ale nie jest biedna. Co u ciebie, Amety, z jedna z twoich bliskich usłyszał o tobie wiele dobrego i bardzo chce cię poznać. Mogę dać twój numer? Nie. Skol, jak ci się patrzy i Grzesiu na brzuszek Ametys? Ale cudownie. No uwielbiam tego Boba. Chociaż nie wiem, czy jej nie za dużo lat dodaje, ale jest taka jakaś ładna w nim. Nie wiem, ślicznie wygląda. Jestem wręcz zauroczona nią w nim. Tak elegancko, tak, no nie wiem. Amciowo. Ale dajcie znać, co myślicie, bo może przegięłam z nimi, przez to wygląda naprawdę starzej. Dużo. Ale no chciałam, żeby jak on będzie nastolatkiem, będzie chodzić w takich, wiecie, luźnych rzeczach, to dziwnie będzie wyglądać, jak jego mama też. W sensie, ja nie jestem zwolennikiem tego, że jak macie jakiś wiek, to nie możecie ubierać danych rzeczy. Zresztą po mnie widać to najlepiej. Na przykład teraz mam bluzkę z Dragon Ballem. Ale w Simsach nie chcę, żeby to dziwnie wyglądało. W sensie, wiecie, wam do oglądania. Odeślij artefakt. Potwierdź autentyczność. Kolejny artefakt potwierdzi, że autentyczność. Wiecie, w Simsach jest inaczej, bo tutaj jednak widzicie różnicę między osobą w jakimś tam wieku, a w jakimś tam wieku ubrania tego nie muszą podkreślać. Ale w Simsach to czasami te stereotypy się właśnie przydają. Kto to tam tak sapie? Ty sapiesz? Jezu. Sapiąca. Oddana obserwatorka mody. I chodź tutaj, opłacisz rachunki, bo miałam jakieś zbugowane niestety w rozgrywce tamtej na laptopie jak grałam, że nie mogłam opłacać rachunków, więc nie wiem, czy tutaj też to mam zbugowane, czy nie. Bo może wiecie, mam jakieś nieaktualne mody, których jeszcze nie zdążyłam po aktualizacjach zaktualizować i stąd tutaj te problemy. O, przywitaj się z nią, bo to jest partnerka Grzesia. Chodź, przyjazne powitanie i z nim też się przywitaj. Urocze zapoznanie, partner Olimpii. Ej, może nie urocze. No nie, ja nie chciałam z nim flirtować. O nie, sikać nam się chce. Weźcie, zamawiajcie te żarcie, bo się zesikam zaraz. Cześć, Olimpia. Wspominaj wesele. Ametyst się tu nam pusika. Dobra, Ametyst, zesikasz się, musisz tutaj przyjść. Skorzystaj sobie. Oho, i ile na tej analizie, mój drogi? Odeślij artefakt. I o takie coś nic nie robiłam, no typ z nas zrobi milionerów. No Kian jednak, ale pasuje ta wiedza archeologiczna do niego, no pasuje, kurde. I będziesz dalej obsługiwać stoisko. Czekamy na poród, więc wiesz. Ile pieniędzy, no to w przyszłym odcinku będzie jakiś ogród już. I zarobiliśmy 1580. Wyczyść stoisko. Dobrze. Wy sobie tutaj siedzicie, a Amcia idzie się przespać. Ubiedno podnięto. A ty chodź. O, odeślij artefakt. Dobra, tutaj mamy już to,
Więc wypadałoby może poznać tego faceta Olimpii, co? A mi się coś nie chce urodzić tego maluszka, a mam już bardzo dużo minut nagrania, więc no, będę się żegnać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. Przepraszam, jeżeli dzisiejszy nie był jakiś super dynamiczny. No, ale no średnia dyspozycja moja dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia następnym razem. Cześć!